We wtorek, 9 stycznia, na Uniwersytecie Radomskim odbyło się oficjalne otwarcie pracowni projektowania i prototypowania. Centrum Technologii Cyfrowych to dwa skomputeryzowane laboratoria, z których będą korzystali przede wszystkim studenci m.in. kierunku robotyka i automatyzacja procesów. Jest to jedno chyba z najnowocześniejszych w tej chwili laboratoriów w Polsce. Uczelnie, które chcą kształcić, no muszą tego typu laboratorium mieć, gdzie studenci będą uczyć się m.in. programowania na programatorach, programowania zachowań robotów w procesach produkcyjnych. Jednym z głównych zadań pracowni będzie dostosowywanie metod kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy i rozwoju przemysłu. Wszystko zmierza oczywiście w kierunku maszyn, budowy maszyn, a maszynami w tej chwili tymi, które mają największe powodzenie, no, są roboty. Pracownicy uczelni określają nowe laboratorium jako fabrykę w pigułce. Sale zostały wyposażone w systemy, które wykorzystywane są w firmach produkcyjnych, gdzie wszystkie czynności są wykonywane przez zautomatyzowane roboty. Mamy de facto całą linię produkcyjną gotowego elementu, począwszy od półproduktów, skończywszy na gotowym elemencie. Jak podkreśla Radosław Witkowski, prezydent Radomia, dbanie o rozwój akademicki ma również istotny wpływ na unowocześnienie naszego miasta. Myślę, że to jest dobry prognostyk do tego, jak uniwersytet w przyszłości może się rozwijać i oddziaływać na rozwój miasta. Władze uczelni zapowiadają, że nie jest to ostatnie słowo w kwestii rozwoju. W planach uniwersytetu jest wybudowanie kolejnej takiej pracowni. Myślimy jeszcze o rozbudowie, o zbudowaniu tak zwanego bliźniaka, czyli bliźniaczego laboratorium. Koszt inwestycji to 7 milionów złotych, z czego 800 tysięcy złotych pochodziło z budżetu Uniwersytetu Radomskiego.